Siemaneczko, to jest program Wjazd na Budowę, w którym wraz ze mną odwiedzacie duże i ciekawe budowy. W dzisiejszym odcinku inwestycja Fama Jeżyce w Poznaniu. Nazywam się Patryk Nocek, lecimy z odcinkiem. Przedstawiam Wam Asię, która w Monday Development odpowiedzialna jest za marketing. Cześć Asia. Cześć. Powiedz w zasadzie, gdzie my jesteśmy. Jesteśmy w sercu stolicy Wielkopolskiej, czyli na poznańskich Jeżycach, a dokładnie w części określanej jako Nowe Jeżyce, czyli na północ od głównej arterii Jeżyc, czyli ulicy Jana Henryka Dąbrowskiego. Czyli rozumiem, że Wasza inwestycja nazywa się Fama Jeżyce i ta drugi człon Jeżyce, to już wiadomo skąd jest, natomiast pierwszy, Fama, skąd się wziął? Kiedyś na tym terenie mieściła się fabryka maszyn, która w skrócie określana było jako Wiepofama, czyli Wielkopolska Fabryka Maszyn. No i my ten skrót Wiepofama skróciliśmy jeszcze bardziej i powstała Fama. Stąd nazwa Fama Jeżyce. A jeżeli chodzi o to, co tutaj powstanie, to co mogłabyś na ten temat powiedzieć? Budujemy na terenie 8 hektarów, czyli mniej więcej tyle, ile wynosi powierzchnia 8 boisk piłkarskich. Przestrzeń jest spora, ale podzielona na etapy. Na każdym etapie mamy budynek kameralny, mniejszy, o podwyższonym standardzie, taki, który tutaj możemy zobaczyć za nami, oraz większy go, okalający budynek, który zamyka właśnie ten kwartał. W środku mamy dziedziniec z miejscami do wypoczynku, do rekreacji, stoły piknikowe, place zabaw dla dzieci i mniej więcej podobna jest budowa każdego z kolejnych etapów. A są jakieś tutaj takie lokalne nawiązania, jeżeli chodzi o architekturę? Tak, architekci inspirowali się mocno jeżycką zabudową. I tak jak na przykład na Jeżycach w okresie międzywojnia bardzo popularne były zaokrąglone balkony, to tak samo mamy je tutaj w naszych budynkach. No nawet widzę, w tym budynku, w którym jesteśmy tutaj, ale też tam w oddali na budowie też widać te zaokrąglone balkony. Dokładnie. Partnerem programu jest Plan Radar. Cyfrowe narzędzie do zarządzania zadaniami, komunikacji i raportowania. Linki do partnera w opisie materiału. Przedstawiam Wam Marcina, który odpowiedzialny jest za trzeci etap inwestycji Fama Jeżyce. Cześć. Cześć Patryk. Powiedz, na czym polega ten etap? Fama etap 3 jest to największy z dotychczas realizowanych projektów w ramach wieloetapowej inwestycji Fama. Sam etap 3 składa się z trzech budynków, budynku E1, E2 oraz F. I rozumiem, że dzisiaj do każdego z tych budynków będziemy mogli podejść. Oczywiście podejdziemy do każdego i o każdym opowiem kilka zdań. Powiedz nieco o założeniach projektowych tej inwestycji. Nazwa tego projektu nawiązuje do historii tego terenu, dlatego podczas prac projektowych zależało nam na nawiązaniu do industrialnego charakteru tego miejsca. Zwłaszcza hali spawalni, która znajduje się za nami, która została wykonana z białej cegły i którą również planujemy tknąć życie. A ile trwał czas projektowania? Czas prac projektowych trwał 20 miesięcy, począwszy od procesu projektowego, pierwszych koncepcji do uzyskania pozwolenia na budowę. A ile planujecie, że będzie czas budowy trwał? Na czas realizacji zaplanowaliśmy 24 miesiące. Czyli niewiele więcej niż samo projektowanie, czyli wychodzi na to, że architekt i projektanci potrzebowali niewiele mniej czasu niż Wy, żeby to narysować, żebyście Wy to potem wybudowali w terenie, prawda? To prawda, tak to wygląda. No, niemniej jednak te 20 miesięcy przeznaczone na prace projektowe to nie tylko rysowanie, ale także uzyskiwanie poszczególnych decyzji administracyjnych. To było głównym elementem, które wpłynęło tutaj na czas właśnie prac projektowych. Powiedz Marcin, z ilu mieszkań składa się Twój etap? Mój etap składa się z 369 mieszkań i dwukondygnacyjnego garażu podziemnego. Kształt garażu jest wpisany w literę L. Dopasowaliśmy sobie po prostu do kształtu nieruchomości.
A jeżeli chodzi o ten garaż dwupoziomowy, bo tutaj macie dosyć taki fajny, ciekawy podział, zauważyłem, bo pod nami jest już poziom minus jeden garażu, ale jak tam tuż obok, na tym samym poziomie minus jeden jest lokal usługowy, a za tym lokalem usługowym też jest garaż, czyli część poziomu minus jeden jest na poziomie terenu, prawda? Zgadza się i tutaj właśnie wykorzystaliśmy tę różnicę terenu, czyli właśnie na poziomie lokali usługowych za lokalami znajduje się już poziom minus jeden garażu. Okej, a pod tym całym poziomem minus jeden jest jeszcze jeden poziom minus dwa. I tam już jest tylko garaż poziomie minus dwa. Dokładnie tak to zostało. Okej, ale skoro lokal usługowy na tym poziomie minus jeden jest na poziomie terenu, to pewnie udało wam się zaoszczędzić na wykopie dzięki temu. No właśnie nie. Sam wykop był tutaj dosyć duży i trwał dosyć długo. Wywieźliśmy stąd praktycznie ponad 50 tysięcy metrów sześciennych urobku. Jakbyś miał porównać tą objętość, to do czego można było by to porównać? No jest to kubatura dla przybliżenia 20 basenów olimpijskich. 20 basenów? Przecież to jest ogromny wykop, ogromny wykop. Rzeczywiście wykop był ogromny, także trwał też dosyć długo. I pewnie bardzo dużo kosztował. To też prawda. Powiem ci, Marcin, że dawno nie widziałem tak dużego garażu podziemnego w inwestycji mieszkaniowej. Jesteśmy na poziomie minus dwa, za nami po horyzont garaż, a my tak naprawdę widzimy może 1/4 tego jednego poziomu garażu. Także no naprawdę, naprawdę ogromny garaż i teraz, żeby taki duży wykop zrobić, no to trzeba jakoś zabezpieczyć ściany tego wykopu, żeby one się nie obsypały. I jaką technologię tutaj zastosowaliście? Dokładnie tak. Tak jak wspominałem, że przy tak dużym wykopie rzeczywiście wyzwaniem inżynierskim było zabezpieczenie tego wykopu. Tutaj zdecydowaliśmy się na ścianę szczelinową, pomimo tego, że pierwotnie rozważaliśmy inną technologię. Wydawało nam się, że jest to najbardziej optymalna i najbardziej bezpieczna technologia. Sama ściana szczelinowa, oprócz tego zabezpieczenia wykopu, również jest docelową ścianą konstrukcyjną garażu. Czyli to w ogóle zostanie tak jak teraz, ewentualnie zostanie troszkę wyrównane i to docelowo, będzie docelowa już ściana w garażu, tak? Dokładnie tak. Okej, a jeżeli chodzi w ogóle o to, ile całościowo na tej budowie zużyliście betonu, to masz takie liczby? Tak, to jest około 21 tysięcy metrów sześciennych betonu. W przybliżeniu jest to około 2600 transportów betonu, czyli tak zwanych gruszek z betonu. 2600 gruszek tutaj do was na budowę musiało przyjechać, tak? Dokładnie tak. Bo powiem ci jeszcze może, ile zużyliśmy też stali. Tutaj stali na całą budowę zużyliśmy 2150 ton stali. To też jest ogromna ilość, natomiast jest to cały czas, bym powiedział, w dość dobrych normach, bym powiedział, projektowych. Tak jak obiecaliśmy, pokażemy wam teraz każdy z poszczególnych budynków i pokrótce o nich opowiemy. Marcin, powiedz, gdzie my się teraz znajdujemy? Obecnie znajdujemy się przed budynkiem F. Budynek F jest to ośmiokondygnacyjny budynek, który składa się ze 145 mieszkań. Cechą charakterystyczną tego budynku jest to, że jego bryła jest wysunięta powyżej wszystkich pozostałych budynków. A widzisz, to ciekawe, no bo wszystkie mają jednak wspólny garaż, a ten mówisz, że jest nieco wyżej, tak? Tak można powiedzieć. Tutaj wykorzystaliśmy tą różnicę terenów, która również znalazła odzwierciedlenie swoje w garażu, no i również znalazła odzwierciedlenie tutaj w konstrukcji tego budynku. Dlatego tą różnicę będziemy mogli zobaczyć, ten uskok na konstrukcji, będziemy mogli zobaczyć na przejściu budynku F i na budynku E. To jeszcze was tam zaprowadzę. Tutaj widzę już świetnie, o co chodzi z tą przesuniętą wysokością budynków, czyli ten budynek, który oglądaliśmy przed chwilą, względem tego, gdzie jesteśmy teraz, jest przesunięty równo o całą kondygnację, tak? Dokładnie tak, Patryk. To jest właśnie miejsce, gdzie zaczyna się kolejny budynek, budynek E2, który składa się z 177 mieszkań. To chodź, wejdziemy do wnętrza tego budynku i tutaj ta przestrzeń, do której teraz będziemy wchodzić, to co to jest? Bo widzę taka ciekawa tutaj geometria tego pomieszczenia. To jest fajny akcent w ogóle, o którym wam też opowiem. To jest główne lobby wejściowe do tego budynku, który nawiązuje do takiego industrialnego charakteru tego miejsca.
Dlatego pod względem materiałowym będą się tutaj znajdowały właśnie elementy betonu, beżowej cegły, a dopełnieniem takiego loftowego charakteru będzie właśnie okładzina z takiego, bym chciał, ciepłego drewna. Dajcie znać w komentarzu na dole, jakie inne budowy lub zakończone inwestycje chcielibyście zobaczyć na tym kanale. Po tej stronie pojawiają wam się inne ciekawe odcinki do obejrzenia, a po tej stronie możliwość subskrypcji mojego kanału. Patryk Nocek, cześć, cześć!